przed wami staję z protestacją przeciwko kryminałowi pozbawienia życia mojego małżonka, a przyjaciela Kacpra Rzeźnickiego. Was, jaśnie wspaniali sędziowie, udręczona bólem i udręką. O sprawiedliwość proszę, żeby prawo boskim i ludzkim, pisanym i niepisanym, stało się zadość. I żeby ci, co krew mojego małżonka, urodzonego Kaspra Jaruzela Brzeźnickiego, niewinną przerali i męką okrutną życia go pozbawili, żeby za czyn swój cenę zapłacili, jako prawa nakazują. Po takiej zbrodni, którzyście razem człowieka niewinnego, a pełnego zaufania, którym, jako nam nakazuje Stwórca, nigdy nie ukrzywdził bliźniego, okrutnie zabili. A tyś, Krzysztofer, który masz takie imię, któryś go śmiercią ręką własną zadaną na szubienicy pohańbić zapragnął i tego czynu szlachcica niegodnego dokonał. Tyś jest najwinniejszy jego krwi przelanej, niewinnie i jego męki. Nie byłoby Boga na niebie i sprawiedliwości na ziemi, gdybyś ty za ten ohydny, ten twój czyn kary zasłużonej nie poniósł. Staję oto sam przed obliczem jaśnie oświeconego Trybunału i przysięgę składam, że ani ojciec mój Eliasz, ani brat Bogusław nic razem ze mną przeciw Kacprowi Brzeźnickiemu nie uczynili, ani odczynie moim nie byli wcześniej, nim stał się uwiadomieni. Składam tę przysięgę w obliczu Pana naszego Jezusa, któren z krzyża na uczynki nasze spogląda i Maryi, Matki Jego, a naszej Pocieszycielki. Niech za straszne czyny moje ani ojciec, ani brat kary żadnej nie ponoszą. Sprawa urodzonego Bogusława Arciszewskiego, syna Eliasza, brata Eliasza i Krzysztofa, któren razem z nimi o zbrodnię mężobójstwa oskarżony został, a któren temu jakoby miał w tym swój udział zaprzecza, musi być dowodnie sprawdzona i osobno rozpatrzona. Albowiem audiatur et altera pars necesse est. Należy wysłuchać i strony przeciwnej, aby sprawiedliwy wyrok w tej materii został wydany. Ja, Boga przeprosiwszy, pozwolę wam na to. Niech na ciele karanie winne cierpię za to. Wy, co o mej krwawej śmierci zasłychniecie, sprawiedliwości to więc boskiej przypiszecie. A jeśli o mym zdrowiu będziecie słychali, ze mną będziecie pańską litość wyznawali. A ja w nadzieję Bożą tam idę, gdzie srogie nastąpiły krwie chciwe nasie wojska wrogie. Co bądź, to bądź. Tobie, Boże mój obrońca, ufam, zdawco, i złego, i dobrego końca. Panie prezydencie. Jeszcze raz słucham. Widz.
witam Państwa. Nazywam się Olaf Lubaszenko. Niestety nie mogę być obecny na otwarciu wystawy, ale serdecznie na nią Państwa zapraszam. Wystawa Krzysztof Ciszewski w Muzeum Miasta Piotrkowa.